Siemano, wędkarze Jedi. Nie wiem, czy mnie do mnie dobrze widać, ale jest godzina przed 5 rano. Świeci mi się tylko małe światełko w Sokole. Startujemy, odpalamy Sokoła i lecimy na ryby. Hej, przygodo! Jedziemy dziś do Valkenswaard na taką fajną klubową wodę. Są tam trzy stawy. Kieruj się na zachód. Następnie jeden z bardzo dużymi karpiami, jeden z masą średniego karpia. Jeden staw jest taki z rybą mieszaną, gdzie są liny, leszcze, szczupaki, sumy. Na który stawie będziemy łowić jeszcze nie wiem, zadecydujemy na miejscu. Skręć w prawo. Jest to woda, można powiedzieć, Wojtka, bo Wojtek tam często łowi. Ja będę pierwszy raz. Na miejscu mam się spotkać jeszcze z Jodą, ze Zbyszkiem i z Robertem. Czyli będziemy sobie w piątkę wędkować. Robert był tam w czwartek, wykupił dla nas specjalne licencje, ponieważ sam Wispas tam nie wystarczy. Klub musi mieć z tego jakiś grosz i tam po jakieś śmieszne 3 euro chyba. Najtańsza opcja na jedną wędkę, 5 euro za dwie. Jedziemy, mam dosyć kawał drogi, bo jakieś niecałe 100 km. Tam 90 kilka. Jakieś godzinka z hakiem jazdy. Widzimy się nad wodą. No i jesteśmy nad wodą i sytuacja prawie taka sama jak zawsze. Przez ostatnie kilka dni była piękna pogoda. Wczoraj nawet do 20 stopni, jest bardzo słonecznie. Zdążyliśmy tylko donieść torby, graty nad wodę, zaczął padać deszcz. No tak to jest. Ale jest ciepło, nie ma wiatru, jakoś się przeżyje. Mam chwilę czasu, chciałem dziś uzbroić nową wędkę. To jest Drenan seria 7. 12 stóp, 1¾ LB. Pierwszy raz będę tego używał. Udało mi się tą wędkę kiedyś tam jakiś czas temu wylicytować na internecie przy okazji takiej charytatywnej aukcji. I kupiłem ostatnio taki kołowrotek od kolegi Dawida. To jest kołowrotek Witchwood. To jest taki system z bezpiecznym klipsem. Szeroka szpula, bardzo fajnie daleko można wyrzucić. Jest to trochę gabaryt. Nie mówiłem takimi kołowrotkami. No i dzisiaj to wypróbuję. No i jest, jakoś ten kołowrotek zamontowałem. Ciężko mi to weszło, bo dosyć grube jest to mocowanie tutaj przy kołowrotku, a wejście tutaj przy kiju dosyć wąskie, ale trzyma już dobrze. Podobny jest system przy tej wędce, jak przy tych moich foksach. W tej chwili mam zrobiony feder, a jest jeszcze końcówka tak jakby karpiowa. Bardzo mi się to podoba. No i co więcej, mam nadzieję, że wszystko trochę towarzy. Przyzwyczajony jestem do lżejszych rzeczy. No ale mam nadzieję, że się sprawdzi. Zobaczymy, jak to będzie pracować na rybie. Trochę mocniejsze, delikatnie, bo te foksy mam 1,5 LB, a to jest 1¾, więc delikatnie mocniejszy kij. Zobaczymy. Montuję zestaw i próbuję. Przestało padać. Pokażę wam w ogóle, jak to fajnie wygląda. Przestało padać. Na środku jest taka wyspa. Ogólnie są takie budki. Można się skitrać. Bardzo fajne, bardzo zadbane miejsce. Widać, że jest porządny klub, dbają o to miejsce. Nieduża dopłata i fajnie można sobie połowić. Prawda, Zbyszku? Zbyszek też się zgadza. To jest 5 euro dniówka. Tak, 5 euro za dwie wędki, 3 euro za jedną. A ty, Robek, też tak myślisz? No i mamy na dziś, Zbyszek przygotował serię nowych przynęt. Opowiedz, Zbyszko, nam coś o tym. No co, to są wszystko próbki jak na razie. Tu mamy dwa baktersy i tonące kuleczki. I to są nowe smaki. MZ Bites. MZ Bites. Tu mamy Sherry Mint Squid, czyli wiśnia, mięta, squid, kałamarnica. To jest tonące. Mamy Wafters Spicy Squid Monster Crab, też z nutą słodką.
I tu mamy Citrus Squid Scopex. To jest też Wachters. Taki słodki śmierdzi. Wczoraj pierwszy raz tam to łowiłem, na razie nie było efektu, no ale trzeba poczekać, pora jest jeszcze nieciekawa. A mamy tu też lipid taki zrobiłem. To jest pomarańcza, banan, pieprz. Ciekawa kompozycja. No ja dzisiaj jedną wędkę stawiam tylko na te przynęty, żeby spróbować. No ja wczoraj łowiłem też na swojej, co ciekawe, miałem też ze sobą tą poprzednią kulkę CCP. CCP, squid, skopek? Nie, to był skorupiaki. Skorupiaki. Skopek i pieprz. Pieprz. No i dała mi, co złowiłem, tego kara japońca, nie to, takie coś trzy w jednym. Hybryda. Japoniec, karp i F1, bo nie wiem co to było, trudno było określić. Ale dwa liny ładne, 53 cm, dwie sztuki identyczne. Także trzy ryby wpadły. I były jeszcze moc, mięta, oranż, krem, co mi myszy zjadły. Tak, no ale tamte kuleczki coś nie wypaliło, bo zły skład, nie podejrzewam, że mało konserwantu, dałem, się zepsuły, no, ale będę robił na nowo. O wszystkim będziecie informowani. Tak, na razie to są niewielkie ilości próbki, daj powąchać. Zbliżenie, powąchać, słodko pachnie, fajnie. Tak, nieregularny kształt. Tak. Tu mamy spicy squid, też fajnie pachnie. I waftership, citrus squid scopex. Mówię, to często jest powtarzane, że szkoda, że kamera nie oddaje zapachu. Bo jest naprawdę bomba. No jak na razie dla nas. No i to... co? No, pracujemy nad następnymi. Tak. Na razie próbki. No, ale na razie to, co było do tej pory... Na pewno powtórzymy w dużej ilości CCP, bo robi rewelację. Tak. Byliśmy na Beltern, dało mi to... W sumie 7 miesiątrów holowałem, 4 by holowałem. Tak. 3 by holowałem. I to tak. Byliśmy z tym na komercji i potem byliśmy na wodzie takiej otwartej i też były na to ryby, tak. Były karpy. No, wczoraj też CCP. Te akurat nie zadziałały. Nie założyłem CCP, pierwsza ryba, druga ryba, trzecia. No to co, bierzemy, zakładam, będę pierwszy raz wyrzucał, biorę coś z tego. Zobaczymy, co się będzie działo. No i mieliśmy pierwsze branie u Roberta. Jak myślisz? O, jest leszczyk. No ale fajnie, bo siedzieliśmy z godzinę, z półtorej w ogóle bez skazania. Ale to na tą wędkę, co teraz bezpośrednio po zarzucie miałeś? Obydwie przerzucałem. Teraz rzuciłem tą lewą, ale prawa nie, 3 minuty nie zarzucała. Zadzior, tak że wyjdzie moment. O, już jest. No, mogłoby się trafiać, coś by się działo, by było lepiej niż w zeszłą niedzielę. Tak. Oby nie ostatni. No. Ja liczę na jakiegoś karpika po cichu. Oby. Dobrze. Ale z głębokiej wody. Środka z głęboki. Dobra, jedziemy dalej. Zważymy? Kilówka. Ale zmierzymy. Zmierzymy na miarkę. Weź odchodź najpierw. To jest. Jeszcze tego czegoś nie widziałem. Dla kota. Dla kota? Dla kota. Nawet nie bardzo. Dla akwarium. Całe 9,5
Czekaj. Dycha jak jest, dycha. Dycha. Dycha jak byk. Co to jest? Leży w trawie i prawie dycha? 9,50. No jest taka puteczka. A co nam na tutaj na to mają one strzela? Czasami. To jest ten pasożyt taki. To jest, a. Tak. Wrzesie czasami w Polsce owięto całe kropkowane były. Woda. I maszeruje nasza śpiąca królewna. Wojska woda, obłowiony tu jest. Zamiast być pierwszy, nie? To która jest? 10? 4. 10:04. Powiedział, że będzie o 8. O 8. I jeszcze ma najbliżej z nas tu wszystkich, nie? Czas się zmienił, godzinę dłużej, nie, krócej spał. No i najechały na nas leszcze. Ten jak do tej pory chyba największy, nie? Tak, no. Tak. O! No, na drugi. Zawało. Siedzi, trzymaj. O, pusił. No tak już kilóweczka, nie? No tak już po tyle. Na dechę poszedł. Trochę dostał liścia. Źle się złożył. Pochwal się, co zrobiłeś? Jedzie, patrz. Porządna sztuka. Jak jedzie? Tak. Ta, razem, no, razem tam z drzew. Przycelowaj do... O! Tata ma rybę. Dobry, nawet nie blady. Tak. Prawda? Takich potrawy. Zazwyczaj takie do kilograma to srebrne wszystko. Porządnie się zażar? Nie. Ukrywanie. Rybula? Nie. No, jeszcze ostry. Ale już taki końcówka. Widać, jakiś ostro się musiał trzeć, bo zobacz, jakie ma płetwy porobione. No. Aż go poszarpało. To jest deszcz, nie? No. Tak myślałem, czy nie rozpiór, ale nie. Nie. Nie, nie płetwy. A w ogóle tam mogą być rozpióry w takiej wodzie. Nie wiem. No. Rozpiór chyba w rzekach. Tak. Też mi się coś wydaje, że... O, poszedł. No. A, nie? Widać było fale. No. Jest i ryba. Pierwsza ryba na dobrym kilku i pracuje kurwa elegancko. Już mogę powiedzieć, że mi się podoba. Chyba najbyk są dzisiaj. No, ładny. Tak, i tylko coś rozwiercone jest od spodu. Kolonoskopię może miał. Ale fajnie pracuje kik, nawet na takim leszczyku. Lub. Do wody. Poszedł. Teraz panie pokaż, na co on wziął. Wziął na... już wam pokazuję. To w termosie chyba jakieś tajne. MZ Bites.
elegancko. Jedziemy dalej. Jedzie przez na karuzelę. O, ostry cały. Ostry. U, ale też jest wykropkowany cały w tym badziewie. Zobaczcie, jakie ma kropki. To jest jakaś choroba. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale coś jest z tą rybą nie tak. Zero jakiejś kurna energii, żadnych emocji w tych leszach, powiem ci. Zacięty, wprowadzony w podwiarach i tyle. Zero. Zero akcji, nuda. Jak w polskim kinie. No, ale ten chociaż się kulturalnie zachował się sam, postanowił odhaczyć. No ale tak, albo mi się wydaje, albo coraz większe te leszcze, ale zobacz, jakie one są pod tym tarle wymordowane, nie? Ale to czego mają takie płetwy, takie boki poodzierane, płetwy pomarszczone, nie? Tak jakby były... Dobra, to pokaż nam to urządzonko. Sygnalizator. Bardzo prosto w obsłudze. Tu są tylko takie dwa bolce i między tymi bolcami trzeba umieścić żyłkę. Mniej więcej w ten sposób. W momencie, jak jest branie, ryba ciągnie żyłkę, wtedy wyje. I trzeba to, no, trzeba to rzucić, rzucić ręką. I holujesz. Fajna sprawa. Jest trudne. Fajne, na rzekę. Proste, dobre na rzekę właśnie. I też do drgającej sztuki, tutaj widzimy. Spoko. A tu największy ze złowionych dzisiaj. Ale fajnie, bo te przynęty MZ Bait się sprawdzają. To już któraś ryba, nie? Ta akurat była na pikantną. Bawił się, a na co? Na skopec. O, patrz, to tak jest, poleciała. Gdzie to bata? Wojtka. Zobacz, jak ładny. Czy lesz? To ładny lesz. Tak. Lesz. Konia mi się. I to ten leszcz, co był linem przed chwilą, nie? Tak, bo on z tych fuszanych. Ale mówię, mój największy był większy. Dobra. Potwierdzam i ładnie wybarwiony. Tak. Potwierdzam, bo widziałem na własne oczy. Wypuść lina, tak. Piękne czerwone oczy. Widzieliśmy się kilka ładnych szczupaków pod brzegiem. I zobaczcie, za takiego leszcza nawet się brał. Trochę, a z drugiej strony? To samo. I ja obstawiam, że to jest po szczupaku. Szczupak. O, ta płoć była dokładnie w tym miejscu ukąszona, co ja przed chwilą miałem. Kurczę, to jakby można było spinningować, teraz byśmy mieli spinningi. Ładnie bym tu robotę zrobił, co?
pokażę wam, używam dziś nowy rodzaj podajnika. Kupiłem to już jakiś czas temu, ale używam to dziś pierwszy raz. Na jednej ręce mam założony taki przezroczysty podajnik. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Jeśli ktoś ma wyrobione zdanie na ten temat, to proszę o zostawienie komentarza. To jest jakaś firma Frenze. Nie znam tego. I motyw jest taki, że można to sobie bardzo łatwo i szybko wymienić. Tutaj jest taki jakby pozycjoner do przynęty. Robimy ruch do przodu. Można to wypiąć. I wpiąć normalną, zwykłą rureczkę bez tego pozycjonera, tylko że odwrotnie. Pyk. Jest. W sumie to jest przezroczysty ten plastik, ale znowu jest siwy, jest ten dolnik, siwy ten ołów. Myślę, że to bardziej jest w wodzie widoczne niż powiedzmy ten spód z Prestona ciemny, czy mam tu jakieś, nie wiem, Mikado, Brennany. Jest drobaków jakiś Korum. Te są fajne metalowe podajniki, też Korum. No jest, różności są. Jakieś hybrydy. To jest fajny temat do robaczków z Prestona. Podajnik. Wsypujemy tu po prostu robaczki do środka, przekręca się. Fajnie się uwalniają. Dobra, zakończyliśmy dzisiaj łowienie z wynikiem dużo lepszym niż w zeszłą niedzielę. Było dużo lepszy płocie, zdręga. Była jedna rekordowa płoć. Tak jest. Była moja. 10 cm. Mniejsza od kota na miarę. No i jeden bardzo fajny lin. O, tak. Wojtek dzisiaj muszę się pochwalić, bo mnie tu... Wczoraj miałem nie chcę pochwalić. Życiówka. Na swojej wodzie, tak. Pokazał klasę. Tak, ale z tego stawu to jest pierwszy wyciągnięty lin. Nigdy mi się nie udało to złapać. No wspomniałeś to się. No. Zawsze tam na tym trzecim jest taka miejscowa, gdzie pełno jest linów, a tutaj nawet nie wiedziałem, jak to jest. Fajnie widzieliśmy duże szczupaki, którą się atakują, wręcz leszcze, które były polowane. Tacie uderzył. Duże leszcze pogryzione. No tak na szybko co? Mi się sprawdziło dzisiaj nowe przynęty MZ Bites. Dwie były naprawdę bardzo skuteczne. W ogóle te leszcze nie chciały tak bardzo brać na początku. Gdzieś dopiero wstrzeliłem się w te waftersy, washers, to jest coś takiego. Czy washout z Ringersa, na to były leszcze i na MZ Bites na drugą i na jedną wędkę cały czas od początku powiem na to. I w podajniczek szło słodka mączka rybna i zielona betaina. Najlepiej to te leszcze dzisiaj reagowały. I co? Ja nie mogę potwierdzić, że było dobrze, bo miałem tylko jedną płoć. Aha. 20 Miała 2 kilo. Widziałem. Nie, do kilograma taka była. Pod kilo. Pod 10 deko. Tak, 2 to wsadziłem, ale pod kilo to tak. Brania były jakieś, ale... Tak. No dzisiaj stopy. No co, to... Było cokolwiek. Skopec jak zwykle nieśmiertelny skutkował tuńczyk. Natomiast na tuki owocowe... A właśnie, z tego wirusa te tuńczyki. Pierwszy raz widziałem ryby na tym domu. Tak. Ja nie mówiłem na to. Mówiłem. I na te tuńczykowe, i na te niebieskie posypane solą tuńczyki tam też czasami jak jest taka ciężka sytuacja, to skutkuje. I co? No do koszyczka dawałem czarnego leszcza, zanętę leszczową podbitą tą kałamarnicą, tak jak tydzień temu na błotach. Tutaj też się sprawdzało. Jak się trafiło, gdzie ryba żeruje, to zauważyłem, że nie bardzo reagowała na to, co jest koszyczka. No, potem miałem od nich nała słodkiej zanęty żółtej, jak wielkie. I jak trafiłem tam, gdzie stały, to również brania były zdecydowane. Właśnie, bo nie klikowałeś, tylko rzucałeś tak na fakt. Oczywiście, jak zwykle. Ja taki mam system, ja mam... Jestem za stary, żeby mi się zmienić.
Za to mamy świetne łowienie za tydzień, już od piątku od południa do poniedziałku do południa. I Inspiration Lake. Tak jest, fajny, długi weekend. Na pewno będzie luks relacja z tego. Nawet se zrobimy dwa odcinki, to będziemy mieli tydzień odpoczynku. Tak. Dobra, to tyle. Ja może jakoś tak z wyskoku, bo tu tak się czuję jak na tym ten. Dobra, Branik będzie z wami. Zostawcie łapkę, dajcie suba. Do zobaczenia następnym razem. Dzięki.